Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają te wątki, bo to są tematy, które aktualnie w tym odcinku omijamy. Zaczynamy! Moi drodzy, to jest ten moment w odcinku, to jest ten moment, kiedy jest czas na to, żeby otworzyć delicję. Być może nawet śliwki w czekoladzie, jeżeli macie bardziej wyrafinowany gust, albo pistacje, jeżeli jesteście już po wypłacie, zapatrzeć tą kawę, którą macie dla gości, ponieważ teraz będzie news petarda. W stoku w końcu działa szalet publiczny. Legendarny kibel, który kosztował 400 tysięcy złotych, ale nie działał, został zdemontowany i w miejsce tamtej legendy powstał nowy, tym razem działający. Zwiedzający mogą w środku zastać dwie kabiny, przy czym jedna umożliwia nawet przewinięcie dziecka. Miłą niespodzianką jest niska cena. Za zwiedzanie zapłacimy tylko złotówkę, ale maksymalny czas takiej wycieczki to 15 minut. Zbiera też fantastyczne opinie na Google, co nie powinno nikogo dziwić. Jedyne co dziwi, to to, że nie pojawił się tam żaden samorządowy polityk, bądź też z jakiegoś wyższego szczebla, żeby przeciąć szarfę. Zbliżają się wybory, co oznacza, że praktycznie już wystartowała kampania przedwyborcza, czyli magiczny czas dla producentów stęg, dla hurtowników szarf, kiosk z nożyczkami też sobie będzie świetnie radził, ponieważ członkowie rządu muszą teraz otwierać kompulsywnie wszystko, wszystko, przy czym można sobie zrobić zdjęcie z proboszczem i miejscowym wójtem. I w ten sposób znaleźli się w świdniku, gdzie otworzyli tunel pod świną. Sam tunel ma długość prawie 1,5 km, ale cały odcinek łączący wyspy Uznam i wolin liczy sobie prawie 3,5 km. A skoro przy liczbach jesteśmy, to cała inwestycja kosztowała 900 milionów złotych, z czego 775,7 miliona pochodziło z dofinansowania z Unii Europejskiej, resztę z własnego budżetu zapłaciła gmina, miasto, świnoujście. Rząd nie dorzucił ani złotówki, co nie przeszkadzało im w tym, aby pojawić się, przemawiać i chwalić się tą inwestycją. Nie pierwszy raz zresztą podpinają się pod owoce czyjejś pracy. Albo otwierają coś, to już od dawna działa. Że wspomnę tylko o tym, że Przemysław, dajmy więcej papieża Czarnek, wręczał ostatnio wóz strażacki, który od dawna już gasił pożary więc trzeba było go wyłączyć ze służby, żeby Czarnek mógł go do tej służby włączyć. Nawet w ogóle pomijam to logiczne sudoku, dlaczego minister edukacji wręcza wóz strażacki. No i oczywiście była akcja z Mateuszem Morawieckim, który otwierał most, który działał już od miesięcy, od dawna i trzeba było go zamknąć, wstrzymać ruch, żeby on mógł ten ruch puścić oficjalnie. No ale zdjęcie było ładne. A więc skoro logika i przyzwoitość nie przeszkadzają im w tym, żeby kompulsywnie otwierać wszystko, nawet coś, z czym nie mają nic wspólnego, to przecież w imieniu PiS mogę oficjalnie... Otworzyć most brukliński! Ta wspaniała inwestycja, którą widzicie za mną. Śmiało! Już można jeździć, już można. Halo, śmiało, śmiało! Ta wspaniała inwestycja, która umożliwi mieszkańcom Brooklinu rozwój. Tutaj za chwilę, moi drodzy, mogą pojawić się żabki, wypożyczalnie VHS. To wszystko, co sprawi, że ta dzielnica odżyje i za kilka lat będziemy mogli o niej powiedzieć, że jest rzeszowem wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Tysiące ludzi! Śmiało, śmiało, śmiało! Chodźcie, 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 już można, już można korzystać. Śmiało, śmiało, śmiało. Tysiące ludzi skandowało wszystko dosłownie przed chwilą. Imię Jarosław, Jarosław, dlatego że nie potrafią skandować polskich imion, ale starali się. Ktoś nam powiedział, o że need to take a peace. Wszyscy kochają peace. Także, moi drodzy, w imieniu tego wspaniałego rządu otwieram ten oto most brukliński w imieniu prezesa i jego asystentów, takich jak Mateusz Morawiecki i ten i Sasin i co cała reszta. A jutro, może nawet jeszcze dzisiaj, kto wie, otworzę Times Square. Także zostańcie z nami. Ale zanim w imieniu prezesa i jego asystentów otworzę Times Square, to przepiękne otwarcie we wsi jutrków. Tam jedna z lokalnych dróg stanowiła od dłuższego czasu problem dla mieszkańców, no bo wymagała utwardzenia. Mieszkańcy mieli dość czekania i zrobili to sami. Zrzucili się i załatwili utwardzenie. A skoro zrobili to sami, no to też sami postanowili ją otworzyć. Dwóch z nich przebrało się za proboszcza i biskupa, którzy poświęcili nowo otwartą drogę. Strażacy byli prawdziwi i trzymali transparent, na którym było napisane: Droga finansowana z funduszy mieszkańców wsi Juturków przy pomocy ludzi dobrej woli korzystających z tej drogi. No, i tutaj właściwi ludzie otwierali właściwą rzecz we właściwym czasie. Chociaż pewnie kwestią no raczej czasu jest to, kiedy przyjedzie jakiś wojewódzki bonzo, pisowski, który będzie i tak to chciał otwierać jako, jako swoje. Dobra. Pora na oficjalne otwarcie Times Square w imieniu prezesa i jego asystentów. Już ktoś otworzył. Oburzający brak szacunku do pracy prezesa. A co tam się dzieje na świecie? Otóż trudny czas przeżywali dilerzy we włoskiej Toskanii, ponieważ ukryli narkotyki, dokładnie kokainę w lesie. I te kokainę znalazły dziki. Wciągnęły i zażarły wszystko, znaczy wszystko, no. To, czego nie wciągnęły, nie zażarły, podobno zniszczyły. Podobno. Dilerzy zostali aresztowani, a dziki twierdzą, że nie wiedzą, gdzie jest reszta koksu i że panują nad sytuacją i może owszem nie spał od pięciu dni, ale w każdej chwili mogło przestać, ale teraz poszłyby gdzieś na miasto. Niektórzy mówią, że nie możesz żyć koksu, jak się ma warchlaki, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Ile minęło od otwarcia mostu brukińskiego? Nie wiem, przecież to było ledwie moment temu. A już Brooklyn się rozwija. Jedna z tamtejszych pracowni artystycznych stworzyła takie oto Mini arcyzieło? Bo stworzyli najmniejszą torebkę na świecie. Ma rozmiary 600 na 200 na 700 mikronów i stosując różne skale, zmieści się w uchu igielnym i jest mniejsza od ziarna soli. Chyba że mówimy o takiej grubej soli z wieliczki, no to wtedy wiadomo, że nie. Torebka jest sprzedawana w zestawie z mikroskopem. Jeżeli chodzi natomiast o jej pojemność, no to zmieści godność kajgodek i szacunek dla pława kukiza. I jeszcze wejdzie kanapka z ketchupem. Powraca cykl na końcu internetu po lewej i po prawej stronie. I zaczynamy od lewej strony. Gdzie? Olga Tokarczuk przygotowuje się właśnie do wykonania prawdopodobnie największego szpagatu w swojej karierze. Fundacja tej noblistki, ulubienicy szeroko pojmowanych liberalnych czytelników kojarzonej z lewicowymi poglądami, pochwaliła się tym, że jednym ze sponsorów Festiwalu Góry Literatury, a dokładnie partnerem spotkania o feminatywach w polskim prawie, jest firma Kruk S.A. Czyli firma zajmująca się bezwzględną likwidacją długów. To jest, to jest kapitalizm w wersji hardcore. I można tutaj o nich dużo powiedzieć, ale jestem po weekendowym kursie unikania pozwów u mojego szwagra, więc nie powiem nic. Powiem tylko, że dziękujcie Bogu, jeżeli nie mieliście z nimi do czynienia. Jeżeli planujecie wchodzić w jakiekolwiek długi, to trzymajcie kciuki, żeby nigdy nie zapukali do waszych drzwi, aby nie przyszło pismo od nich. Przecież to brzmi jak jakiś absurd skończony. Równie dobrze, że zakłady mięsne Sokołów mogą sponsorować imprezę PETA albo producent szachów Najmana. No są granice między żartem a hipokryzją. No i teraz lewicowi fani Olgi Tokarczuk czekają na jej komunikat w tej sprawie, trzymając kciuki za to, żeby okazało się, że to nie ona, a ktoś z jej fundacji okazał się być tak zaczytany, że nie za bardzo ma styczność z rzeczywistością, która go otacza. W przeciwnym razie będziemy świadkami zjawiska, które będzie zbiorowe wyparcie fanów pani Olgi Tokarczuk. Zjawisko znane do tej pory głównie dla fanów Konfederacji. Mówię fanów, ponieważ wielu z nich to są jeszcze licealiści, a więc nie mają praw wyborczych. No to skoro już jesteśmy przy Konfederacji, to sprawdźmy co na końcu internetu, ale po prawej. A tam, w momencie, kiedy nie było odcinka, w zeszłym tygodniu, wydarzyła się rzecz przezabawna. Otóż człowiek Mem, Ryszard Petru, przeorosł obumiera Mencena, znanego TikTokera. Zaczęło się od cwaniakowania i takiego hojrakowania, gdzie Mencen napisał, cytuję, Ostatnio dostałem prośbę od mojego wielkiego fana, ryśka Petru, chciał się ze mną spotkać. Po czym TikToker ironizował, że lubi spełniać marzenia fanów i umówił się z Petru. Najpierw była ta kwestia. Słowo mi, że ja widziałem Pana wypowiedzi na temat Unii Europejskiej różnego rodzaju. Ale mam do Pana pytanie, bo Pan często kluczy. Gdyby dzisiaj było referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, takie samo referendum jak było w Wielkiej Brytanii, to ma pan dwie wa dwa warianty. Albo głosuje Pan tak, albo nie. Proszę, jasną deklarację. Dzisiaj Unia jest niedoskonała, pan tak mówi. Czy zostajemy w takiej Unii niedoskonałej, czy wychodzimy z niej? Unia Europejska jako... Unia, która zapewnia swobodę poruszania się przepływu kapitału, usług, osób, jest świetnym rozwiązaniem. Referendum jest dzisiaj, jest, ma pan. Dzisiaj żadnego, nie ma żadnego referendum. Ale ja panu zadaję pytanie, co by pan zrobił, bo pan z państwa partia może zgłosić taką propozycję. Dzisiaj, gdyby było referendum, jest konkretne pytanie: głosuje pan za tą unią, która jest niedoskonała, czy pan z niej wychodzi? Wszystko zależy, co się dalej będzie działo z tą Unią. nie Ale referendum tak? jest dzisiaj, proszę ale dzisiaj pana. nie ma żadnego referendum. Ale ja panu zadaję pytanie. Pan nie odpowiedział na moje pytanie. Ja, ale ja panu zadaję pytanie konkretne. Ja, panie, czy pan nie odpowiada na to pytanie? Ani tak, ani nie. nie zaużyłem, bo skończył. W rankingu rozmówców, którzy mieliby stanowić wyzwanie dla średnio ogarniętego człowieka, tutaj jest kobieta z kiosku, której już się nie chce. Tu jest Europaleta, tutaj jest Ryszard Petru. Jeżeli z debaty z Ryszardem Petru wychodzisz z poniewierany, to ty musisz się zastanowić nad tym, co ty chcesz dalej robić w życiu. Potem znany TikToker dodał jeszcze... Ja mam taki slogan, czy też hasło, które często powtarzam, że żeby, żeby w Polsce było lepiej, trzeba zlikwidować PIT, CIT, ZUS, VAT, TVP, TVN, Platformę i PiS, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast nie jest to program polityczny, to jest takie żartobliwe hasło, natomiast nie lubię tłumaczyć żartów. A więc jeżeli ktoś z Was rozważał głosowanie na Konfederację, ponieważ usłyszał, że Męcen chce znosić poszczególne podatki, no to teraz już wiecie, że on wtedy żartował. To jest człowiek, który startuje do wyborów, ściąga do siebie ludzi pod hasłem ja ty, będę likwidował ten podatek, tamten, tamten, a potem mówi przecież to są tylko żarty, przestańcie. Cały Sławek Kawalarz po wyborach będzie mógł powiedzieć wszystkim swoim zawiedzionym wyborcom kochani, Wy musicie się znać na żartach. A teraz pora na odrobinę prywaty i mam dzisiaj dla Was chyba trzy informacje. Cztery. Dobra, nieważne, po kolei. Po pierwsze, jeżeli ktoś ma ochotę zbić piątkę, spotkać się na żywo, strzelić sobie foteczkę, pogadać, no to będę w sobotę testował w 107 w Gdańsku e, rzeczy do nowego programu. Wydaje mi się, że teraz to już będzie jakieś 45 minut. Będzie też Rafał Banas, on też będzie testował, więc jeżeli... Chyba są jeszcze bilety, to zapraszam Was serdecznie, to jest po pierwsze. Po drugie, polecam dla tych, którzy są spragnieni wiedzy i ciekawostek naukowych, kanał Big Brain, to jest kanał chłopaków z Matura to bzdura, którzy... Tym kanałem próbują naprawić braki, które wychodzą podczas wywiadów, które robią w ramach Motora Tops dura. Zobaczycie, wierzę, że Wam się spodoba. Po trzecie jest mała zmiana w harmonogramie odcinków. Miało nie być jednego odcinka w sierpniu, ale w sierpniu będą wszystkie, w lipcu będą wszystkie, za to w przyszłym tygodniu nie będzie i za dwa tygodnie też nie będzie. Czyli widzimy się za trzy tygodnie, ale potem już lecimy longiem do końca mojego albo waszego. A jeżeli zastanawiacie się w takim razie, no to co ja będę oglądał w piątek o 19 albo w sobotę do śniadania? Nie wiem, że są śniadaniowi, są kolacjowi, nie są tacy, którzy oglądają z dziewczyną, sąsiadku, to jest sąsiadka, tylko koleżanka, spółka ty akurat. Chodzi o to, że jeżeli będziecie się nudzić, no to bardzo serdecznie polecam Wam nowy program Abelarda Gizy, który jest dostępny na jego stronie, czyli abelardgiza.pl, program za odrze, kosztuje 15 zeta i jest wart absolutnie każdego grosza. A jak podzielicie na pół, no to będzie akurat za dwa odcinki niosów. Mamy już za sobą openera i w tym roku nad organizatorami nie wisi żaden pozew zbiorowy, zagrały różne zespoły i w ogóle dużo się działo, ale i tak wszystko przyćmił jeden news. A mianowicie informacja o tym, że podczas festiwalu z fotobudki skorzystała pewna para, która oddała się tam baraszkowaniu, a konkretnie to oralnemu baraszkowaniu. I na tych zdjęciach, które potem wyciekły do internetu, była kobieta i pokrowiec na marakasy tego faceta, który z nią tam był. No, ja wam tych zdjęć nie pokażę, dlatego że mógłbym powklejać tam po prostu na marakasę, ale to też gadają dzieci, potem będzie im trudno to wszystko wytłumaczyć. Chociaż one i tak już pewnie wiedzą więcej niż zakładacie. W każdym razie, informacja, która wybiegła do sieci, to była informacja, że te zdjęcia z fotobudki były transmitowane na Telebimach. A więc teoretycznie wszyscy mieliby to widzieć wszyscy obecni na festiwalu pod telebimami czyli pod sceną. Tyle, że do sprawy odniósł się organizator Openera, dementując te rewelacje i wyraźnie zaznaczając, że nie było żadnych transmisji z fotobudek, więc to, co się w nich działo, nie było widoczne dla osób postronnych. No i tutaj można było już ten wątek zamknąć to bo po pierwsze, nie było transmisji to wyraźnie podkreślają, a po drugie, wiele osób twierdziło, że te zdjęcia to jest fake, no bo skoro jest taka fajna akcja to dlaczego tylko jedno zdjęcie krąży po internecie? No więc nie tylko jedno. Jest też drugie, zrobione ewidentnie moment wcześniej, kiedy pokrowiec na marakasy jeszcze jest w rozporku, które mogę pokazać, no bo to wygląda jak jak after na obozie harcerskim, więc no, za to nie dostanę bana. Reasumując, zbierając wszystkie fakty i opinie do kupy, wystąpiłem teorię, że owszem, fotobudka nie była transmitowana na Telebim, ale była w niej para które te zdjęcia potem wrzuciła do netu. Być może to jest reklama konta OnlyFans, które mają, albo kampania rekrutacyjna do Ordo juris, albo reklama konta Ordo juris na OnlyFans. To trzecie wydaje się być najbardziej prawdopodobne. Alternatywą dla Openera był koncert Zenka Martyniuka we Włodawie. Koncert, który został brutalnie przerwany przez pewnego mężczyznę, który zaczął rzucać jajkami w podlaskiego Sinatrę. koncertów w ciągu 30 paroletniej kariery mieliśmy bardzo dużo, ale pierwszy, na, pierwszy raz nam się zdarzyło, właśnie tutaj, we Włodawie, że ktoś tutaj rzucił jajkami do nas na scenę. Jeszcze nigdy wcześniej nie spotkałem z takim czymś, a zagrałem chyba kilkanaście tysięcy koncertów. No, jak taki hojny, to zapraszam jego na scenę tutaj. Nasz basista chciałby poznać. <ślamy> Niestety, zawstydził się No i na czoło peletonu pytań wysnuwa się jedno. Co robi basista w zespole Disco Polo? Przecież on tam nie ma za dużo roboty, to jest jak dietetyk w Sudanie. No jest, bo jest, no ale czym ma się zajmować? Para! No i gdzie tu słychać bas? To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie, kto rzucał jajami i dlaczego? I na to akurat mam odpowiedź. Jak podała włodawska policja we wpisie na Facebooku, był to 57-letni mężczyzna, któremu nie podobała się muzyka Zenka. Poddał się dobrowolnie karze, w związku z tym, że nikogo nie trafił tymi jajami, to w grę wchodzi grzywna i zakaz wstępu na imprezy masowe. A ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że włodawska policja w swoich wpisach używa emotek. I ja rozumiem, że chce być bliżej obywateli, ale to jest policja, która powinna wzbudzać szacunek i chociaż udawać, że emanuje powagą. Za chwilę do komunikatów o zamieszkach w mieście będą wrzucać takiego gifa. Albo do informacji o pościgu takiego. A co tam w sporcie? Są ciekawostki. Na przykład Robert Lewandowski zakończył współpracę z Osi, które postawiło na IG Świątek. No i posypały się memy, że gówniara z paletką wygryzła Roberta. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o memy z gówniarą z paletką, no to chyba one wyszły od Make Life Harder. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie. No i prawnicy Roberta Lewandowskiego z pewnością z porozumienia z jego specem od PR-u, no i pewnie też z nim samym, wystosowali oficjalne pisma z pieczątkami, z podpisami na pół strony, żeby te wszystkie memy prostować, i te wszystkie informacje. Memy i informacje. A więc wirtualne media sprostowały informacje podając te, iż osi zakończyło po prostu. Skończył się kontrakt, umowa z Robertem Lewandowskim i wygasła. Czyli nie, że iga wygryzła pana Roberta. I tu jeszcze spoko, ale jego prawnicy poszli dalej. I słuchajcie, zażądali sprostowania memów, które pojawiły się o tej akcji z osi. Tak aby wszyscy odbiorcy żartów wiedzieli, że to nie osi zrezygnowało z Roberta Lewandowskiego. Odbiorcy memów, rozumiecie? Prawnicy Roberta Lewandowskiego, jego PR-owiec, mam nadzieję, że nie on sam, stwierdzili, że jeżeli ktoś ogląda mema na kiblu, to nie może myśleć, że to osi zrezygnowało z Roberta Lewandowskiego. No i odpalił się efekt Barbary Streisand. Nazwa tego efektu wzięła się od tego, że właśnie ta aktorka pozwała fotografa, Kennefa Adelmana, o naruszenie prywatności za umieszczanie zdjęcia lotniczego jej domu w publicznie wystawionej kolekcji, która składała się z 12 tysięcy zdjęć wybrzeża Kalifornii, które dokumentowały erozję tego wybrzeża. Nie chciała, aby lokalizacja jej domu stała się znana, więc zażądała 50 milionów dolarów odszkodowania. A więc dążąc do ukrycia tego zdjęcia, tym pozem doprowadziła do gigantycznego wzrostu zainteresowania tym zdjęciem. Na tym polega właśnie ten efekt. Na naszym podwórku przykładem takiego efektu jest utwór Kazika Mój ból jest lepszy niż twój ból, który został ogłoszony zwycięzcą 1998 notowania listy przebojów Radowej Trójki. Kolejnego dnia dyrektor i redaktor naczelny programu trzeciego, Tomasz Kowalczewski, Rozpoznał w tym utworze obrazę prezesa kraju i wystosował oświadczenie o unieważnieniu głosowania, twierdząc, że liczenie głosu było zmanipulowane. I wtedy ludzie zaczęli googlować i oglądać utwór, który chciał wyciszyć partyjny dyrektor, co doprowadziło do efektu odwrotnego zamierzonego, czyli ogromny wzrost zainteresowania utworem wśród ludzi, którzy gdyby nie on, nigdy by się o nim nie dowiedzieli. I właśnie w ten sposób prawnicy Roberta Lewandowskiego zakomunikowali światu, że to Iga Świątek jest teraz dla osi numerem jeden, już nie Robert Lewandowski. I puścili te informacje po wszystkich, nawet po tych, których to w ogóle nie interesowało. Jak się małeb do interesów, to można osiągnąć wiele. W sporcie wydarzyło się też jeszcze to, że UEFA wypuściła ranking drużyn i lig europejskich, który, dyplomatycznie rzecz ujmując, dla ekstraklasy wygląda trochę tak, jak, jak to uczucie do dziewczyny. Którą widzieliście trzy miesiące temu, u Okulisty, i od trzech miesięcy codziennie chodzicie za nią, i ona jeszcze nie wie, ale już od dawna jest waszą dziewczyną. Jest dziwnie. Po pierwsze, w klasyfikacji Lig Europejskich jesteśmy na 23. miejscu. Na 14. jest Ukraina, kraj w stanie wojny od prawie półtora roku. Do tego sąsiadujemy z Cyprem, Rumunią i Węgrami. I teraz rzucam <laughs> wyzwanie: wymieńcie po dwie drużyny z każdego z tych krajów z Cypru, z Rumunii, z Węgier. No a jeśli chodzi już konkretnie o drużyny, to na pierwszym miejscu jest Manchester City, potem Bayern, a za nim Real. Lech Poznań jest na 75., Legia na 110., a aktualny mistrz Polski Raków częstochowa na 228. A z pozytywnych wiadomości w sporcie, to Polacy wymietli w zawodach triatlonowych odbywających się we Francji. Mateusz Wiśniewski ustanowił rekord świata na dystansie potrójnego Ironmana 11 km 400 m pływania, 540 km jazdy rowerem i 126,6 km biegu, pokonał w 34 godziny, 9 minut i 35 sekund. A nowy rekord w podwójnym Ironmanie ustanowiła Alicja Pyszka-Bazan. A co tam na froncie przyszłej walki z robotami o władzę nad światem, zapytacie? Chyba mam dobre wiadomości, bo zanim zaczniemy strzelać do robotów, najpierw wyślimy prawników. Kancelaria prawna z siedzibą w Kalifornii wszczyna pozew zbiorowy przeciwko OpenAI, czyli twórcom czatu GPT. Zarzucają im, że podczas uczenia się czat GPT wykorzystuje dane użytkowników, którzy nie wyrazili na to zgody. To bardziej obrazowo, kiedy zadajecie czatowi GPT jakieś pytanie, to on czmycha do internetu i szuka odpowiedzi na podstawie artykułów, publikacji, które znajdzie w internecie. I o ile wykorzysta na przykład jakiś komentarz z Instagrama, no to jeszcze palicho, pali trudno tutaj udowodnić łamanie praw autorskich, ale jeżeli bierze na przykład rozdział z pracy naukowej, to według prawników to już jest łamanie praw autorskich, ponieważ autorzy tych publikacji nigdy nie wyrazili zgody na to, aby OpenAI korzystało z tego dla swojego zarobku. I takich pozłów będzie więcej, bo cvaniaky, którym nie chce się stworzyć czegoś samemu, każą czatowi GPT pisać książki, które potem sprzedają pod przykrywką rzeczywistych autorów. Przykładem jest Chris Colwell, programista z Portland, który napisał książkę zatytułowaną: Uwaga, dość trudne: Automating DevOps with GitLab CI CD Pipelines. Też jeszcze nie czytałem, ale mam na swojej liście. No i jak się okazało, mężczyzna znalazł na Amazonie książkę o identycznym tytule. Umówmy się, to nie jest książka, którą. Ktoś pisze, bo wpadł na taki pomysł, ale okazało się, że książkę tę stworzyła firma z Mumbai'u, wrzuciła na Amazona. Oczywiście zleciła napisanie tej książki czatowi GPT, który stwierdził: Dobra, to wezmę sobie stamtąd. I to jest łamanie praw autorskich. W efekcie pojawiały się też o zniesławienie, jak ten, który wytoczył Mark Walters, prezenter radiowy, ponieważ tekst stworzony przez czat GPT zarzucał mu oszustwo i defraudację pieniędzy, a informacje te podał dalej dziennikarz, któremu nie chciało się sprawdzić wiarygodności informacji, którą pozyskał z czatu GPT. Czyli taki amerykański Ziemkiewicz. Skoro coś wygląda ciekawie i pasuje do mojej tezy, to sobie wezmę, po co sprawdzać. I oczywiście w tym wypadku to dziennikarz dał ciała, ewidentnie, ale to pokazuje, że nie istnieją żadne normy prawne, które by regulowały to, jak działa ChatGPT, albo które regulowałyby zasady korzystania ze sztucznej inteligencji. A więc ten pozew to jest pierwsza akcja, ale jest szansa, że wygramy. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany, w tym tygodniu mam dwie ceramiczne księżne, które muszą podzielić między sobą podium. Pierwsza z nich to Iwona Arendt, posłanka PiS z Olsztyna. Jej syn, Michał A., nie wiem jak ma na nazwisko, został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut pobicia swojej byłej dziewczyny. Miał tego dokonać ze znajomą, a miało pójść o zwrot pieniędzy. No, to niech pani posłanka zagada do Olgi Tokarczuk. Ona ma znajomości w kruku SA i tam się dogadają, tam ci przejmą te długi. No i poszkodowana kobieta zeznała, że była przez syna posłanki i przez tę kobietę, która z nim była, bita i kopana po głowie. No i sprawa na tym etapie jest dość mroczna, ale na szczęście całość rozładowała, całą atmosferę rozładowała pani posłanka Iwona Arendt. Tymi oto słowami, to co powiedziała, sprawiło, że znalazła się na podium. A powiedziała, usprawiedliwiając syna, cytuję: Poniosły go nerwy, i szarpał ją za włosy i opluł. Ale nie uderzył. No to dlaczego od razu nie zaczęła od tego? Przecież to by zaoszczędziło masę czasu i pracy i policji, i prokuraturze. I można byłoby od razu wysłać kosz z owocami jej synowi w podzięce za to, że zachował się jak prawdziwy dżentelmen. No i smród się rozniósł. Prawdopodobnie dotarł nawet na nowogrodzką, ponieważ pani Iwona Arendt, matka roku, wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że wycofuje się na razie z życia publicznego, ponieważ poniosła ją matczyna troska. I doszło do wniosku, że jednak kopanie drugiej kobiety po głowie i oplowanie jej no nie jest ok. Tam w rodzinie Arentów, do której należy Michał A., <grywają> będą teraz ciche dni. No to to jest pierwsza ceramiczna księżna, ale jest też druga, bo ta musi się przesunąć na podium. I musi zrobić miejsce dla też posłanki PiS, ale tym razem szefowej wrocławskich struktur. Agnieszki Soin. Pani Agnieszka postanowiła rozpocząć kampanię wyborczą już teraz i raczej po kosztach. Jej ludzie rozkleili plakaty we Wrocławiu, a że pani Soin nie miała na to pozwolenia, to robili to w nocy po cichaczu. Straż Miejska to sprawdziła i w związku z tym, że ludzie posłanki rozwieszali te plakaty na dziko, bez zezwoleń, to zaczęli usuwać tę samowolkę. No i posłanka się zdenerwowała i zadzwoniła do szefa Straży Miejskiej, komendanta Straży Miejskiej, grożąc mu, że mają przestać zrywać plakaty, które ona powiesiła nielegalnie, bo ona poniosła koszty. I oni nie mogą tego zrywać. A do tego, co jest urocze moim zdaniem, i zapewniło jej miejsce na podium, w rozmowie z komendantem, zapewniła, że zadzwoniła już na policję i do prokuratury. Czyli doniosła na Straż Miejską, która zaczęła usuwać efekty wykroczenia, którego dokonała pani posłanka i ludzie na jej zlecenie. Doniosła na samą siebie. Dobra, jeszcze mamy jedno miejsce na podium to tak rzutem na taśmę. Dodam posła Andrzeja Adamczyka, który w ramach służbowych wydatków kupił sobie Janusika. Czyli urządzenie do ostrzegania przed fotoradarami. Co nie byłoby dziwne, gdyby nie fakt, że Andrzej Adamczyk jest ministrem infrastruktury odpowiedzialnym m.in. za rozbudowę sieci fotoradarów. Czyli człowiek, który przechytrzył samego siebie. Piękne umysły dzisiaj były w przyglądzie termiki. Uczcimy je minutą ze zwierzakami i kłoką na wywranie ciśnienia. A w równowadze do dzbanów Toasty i w tym tygodniu Toast za Miłosza Świerczyńskiego. Dziesięciolatka, który za swoje pieniądze z pierwszej komunii kupił karmę dla okolicznego schroniska. Sam ma już psa przygarniętego ze schroniska, kota i rybki. Rybki to raczej nie ze schroniska. To zresztą nie jest pierwsza taka akcja, gdzie miłosz pomaga komuś bezinteresownie, a nie po to, żeby zgarniać sobie wyświetlenia czy lajki. Innym razem, będąc na wycieczce szkolnej, oddał swoje pieniądze bezdomnemu. No a teraz pomógł w schronisku. Toasto, za Miłosza. No i też trochę za jego rodziców, którzy oddali mu hajs komunii, nie, że teraz jesteś za młody, my to się tym zapiekujemy, a po 20 latach nikt nie pamięta. A we Francji kończą się już powoli zamieszki. Po tym, jak policjant postrzelił śmiertelnie nastolatka, 17-letniego Nahela, przez Francję przelała się fala zamieszek i protestów, która powoli się uspokaja. Ciekawie sytuacją zarządza natomiast prezydent Francji, Emmanuel Macron, już po tym, jak rozpoczęły się zamieszki, udał się na koncert Eltona Johna, potem obwinił gry komputerowe za wszystko, a teraz chce zablokować media społecznościowe. Bardzo ciekawe zarządzanie kryzysem. Jednocześnie znowu rozgorzała dyskusja na temat imigrantów i temat podchwycił bardzo chętnie prezes kraju, Jarosław Kaczyński, któremu nie pykło z 800+, bo okazało się, że ludzie go nie pochali za to, a więc musi teraz znaleźć wroga, przed którym tylko on będzie mógł nas ochronić i tym wrogiem mają zostać imigranci. Tylko, że do wszystkiego wmieszał się Tusk. Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji i właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, Dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak tu cytuję: Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria, czy Islamska Republika Pakistanu. Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli. 50 razy więcej niż w 2015 roku. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko i będą je jakby rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień. Dlaczego Kaczyński równocześnie szczuje na obcych i na emigrantów, a równocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy i to właśnie z takich państw. No i teraz fani Tuska nie za bardzo wiedzą, co się dzieje. Fani Kaczyńskiego też trochę są zdezorientowani, strasznie namieszał. Ale kwestia imigrantów dotyczy nie tylko Polski czy Francji, ale także Niemiec. Tam w tym tygodniu, w samym tylko Monachium, niemiecka policja interweniowała w sprawie 26-letniej imigrantki, która pijana zaatakowała policjantkę, i 48-letniego imigranta, który obnażał się przed dziećmi. Co prawda, obydwa przypadki to byli polscy imigranci mieszkający w Niemczech, no ale to pokazuje skalę problemu. A teraz pora na psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam Wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby zatakać Was swoją miłością. I w tym tygodniu kropa. Ale moi drodzy, ja wierzę, że ona ustanowi rekord psindera. Tak szybko znajdzie nowy dom. Zobaczcie, jak jest piękna. Kropa jest biała jak sumienie harcerza, ale na szczęście ma jedno ucho ciemne, więc można ją wypatrzyć na śniegu, o ile nie zakopie się tak, że tylko dupa będzie jej wystawać. Ma półtora roku, czyli w sam raz, bo jest już po etapie jedzenia kabi i dokumentów, a jednocześnie wchodzi dopiero w etap świadomej radości z życia. Ma sporo energii, więc i pobiega z wami na spacerze, ale też przypilnuje kanapy, jak będziecie oglądali czwartą część Johnego Wicka. I uwaga, to jest petarda, dogaduje się z innymi zwierzakami i dziećmi, bo Kropa wychodzi z założenia, że życie jest lepsze, kiedy się go na siłę nie komplikuje. Jeśli zastanawiacie się, jakim cudem tak fantastyczny psiak jeszcze nie ma domu, no to dlatego, że kropa musi brać lek, który nie jest drogi, ale kiedy ludzie zainteresowani jej adopcją to słyszą, no to przypominają sobie, że o zamknęli babcie na balkonie i muszą bardzo szybko wracać do domu, bo coś tam. Zapewniam, że to nie jest problem ten lek. Ja sam biorę na przykład taki na cholesterol i nie czuję, żeby to stanowiło problem w przygodnieniu mnie w razie potrzeby. Więc jeśli gdzieś was zasmyrało w klatce piersiowej, kiedy na nią patrzycie, i też bierzecie rano witaminy albo magnes, albo coś na cholesterol, i nie boicie się tego, że wasz pies też może coś tam łykać, no to słajf w prawo i dzwońcie pod ten numer. Kropa czeka we w Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez Psindera otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu tip-top na akcesoria marki Trulaw i 10% zniżki na przyszłość oraz wyprawkę za 3,5 stówki w sklepach Tropidog i Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości czterech stówek od Petstars. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. Jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii i rozważacie zakup Tesli, no to dostaniecie bonus. W związku z tym, że nie chce im się przekładać kierownicy w brytyjskich autach, to w zestawie do samochodu dołączają taki oto chwytak który ma pomagać na przykład w odbieraniu biletu parkingowego przez to okno, do którego nie sięgacie. No i ludzie narzekają, ale zapominają o tym, że gdyby takie samochody, takie auta sprzedawała Apple, przecież za ten chwytak trzeba by dopłacić pewnie 2000 dolarów. Ja miałem kiedyś taki podobny chwytak. Mieszkałem w pokoju o wymiarach 2,30x2,70, co oznacza, że jak leżałem na materacu, brałem ten chwytak i mogłem sięgnąć dosłownie wszystkiego, co było w pokoju. Tylko przestałem go używać, jak okazało się, że on się nazywa pomocnik emeryta. Jeżeli są gdzieś jeszcze na świecie widzowie newsów bez wirusa, którzy wierzą w to, że w Nowej Zelandii nic się nie dzieje, no to mam dla Was ostateczny przykład na to, że bzdura, tam się dzieje bardzo dużo. Bo nie dalej jak 2000 km na północny zachód, Australia jako pierwszy kraj zatwierdziła MDMA i psylocybinę, czyli aktywny składnik grzybów halucynogennych, jako leki. Uprawnieni psychiatrzy mogą tam przepisywać te substancje psychoaktywne, które równocześnie z prowadzoną psychoterapią pomagają w leczeniu najcięższych uzależnień, depresji, stresu pourazowego czy stanów lękowych. Po trzech latach badań udowodnili, że już po jednej dawce połączonej z psychoterapią można zlikwidować nawet najpoważniejsze uzależnienia. I to bez efektów ubocznych. Tylko jeszcze raz zaznaczam, że pod okiem specjalistów i w połączeniu z psychoterapią, żeby nie było tak, że o, usłyszałem, no to w takim razie owala dwie piguły na mieście i zobaczymy, co się stanie. Ze specjalistami. Kronika kryminalna, w której penetrujemy rubieża świata zbrodni. W tym tygodniu mam dla was trzy newsy, trzy przykłady tego, że złoczyńcy, mimo tego, że muszą dbać o reputację twardzieli, mają też uczucia. Na początek miejscowość Dąbrowskie, w której dwóch braci zaczęło kłótnię, która płynnie przeszła w bójkę, do której zostali wezwani policjanci. Kiedy pojawili się na miejscu, zadziałali pozytywnie na bijących się braci, którzy postanowili zażegnać swoje spory i zaatakowali wspólnie policjantów, a że po jednaniu towarzyszyła ekscytacja pomieszana ze wzruszeniem, to zaatakowali też radiowóz. A w Rawie Mazowieckiej policjanci zatrzymali mężczyznę, który kilka dni wcześniej ukradł rower. Kradzież zgłosiła właścicielka roweru marki Cyco, która widziała jak złoczyńca nim odjeżdża. Kilka dni później, kiedy dzięki monitoringowi udało się go ująć, mężczyzna wyjaśnił swój motyw. Zeznał, że poznał dwie rowerzystki, które były na wycieczce i bardzo, ale to bardzo chciał do nich dołączyć, a nie miał roweru, a więc go sobie ukradł. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności, bo najwidoczniej dla tych, którzy mają pogardę w sercu dla uczuć, miłość nie jest okolicznością łagodzącą. No i trzeci złoczyńca o miękkim sercu to jest Damian Boyce, który napadł na kobietę w Indianapolis. A konkretnie na Amber Bearum, którą widzicie. Grożąc jej bronią, kazał oddać pieniądze, które miała przy sobie, po czym spojrzał jej w oczy i w momencie, kiedy ona traciła gotówkę, on stracił dla niej serce. I kazał jej, cały czas grożąc bronią, dodać się do znajomych na Facebooku. I ona to zrobiła. Po czym kilka godzin później zaczął pisać wiadomości, że bardzo chciałby się z nią spotkać, i pocilować, i że odda jej pieniądze, bo jest zbyt piękna, aby ją okradać. A to był w sumie sposób żeby się poznać. Odmówiła. Głównie dlatego, że ma męża, ale też być może fakt, że groził jej bronią, no mógł też mieć jakiś wpływ. I to wszystko w tym odcinku. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo, że zostaliście do końca. Skoro to widzicie, to jest logiczne. E, dziękuję tym, którzy wspierają mnie na patronajcie dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. A właśnie, do Patronite'owych. Słuchajcie, w związku z tym, że teraz przez dwa tygodnie nie, będziemy, nie wiem, po czemu podskoczyłem taki akcent. W związku z tym, że teraz przez dwa tygodnie nie będzie odcinków, to podeślę Wam coś specjalnego, niespodziankę, czyli fragment tego nowego programu, który teraz testuję. Zobaczycie sobie ułamek, fragment, takie wiecie, no słode, że, że, że teraz nie będzie dwóch odcinków. Podziękowania dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla Was, którzy przysyłacie masę fajnych rzeczy. Jeżeli macie coś takiego, piszcie do mnie na karolmozalewski, najlepiej to na maila, newsybezwirusa.gmail.com, a jeżeli nie, to na Facebooka, na fanpage'a, nie na prywatne, ewentualnie Instagram. Widzimy się niebawem, udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia, cześć. A co tam na froncie przyszłej walki z robotami o władzę... A co tam na froncie przyszłej... Wa... A co tam na froncie przyszłej walki z robotami o władzę? na światem... Z... <laughs> tu nie ma tlenu. Uff. W rankingu rozmówców, którzy stanowią dla ciebie wyzwanie, tu jest kobieta z kiosku, której już się nie chce. Tu jest europaleta... Dla średnio rozgardniętego człowieka, tutaj Uff, znowu odwrotnie.